Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu B. Projekt Komisji Infrastruktury. Bardzo bym poprosił panią Elżbietę o przedstawienie. To jest kolejny projekt w sprawie umożliwienia. To drugie, teraz jest C. W sprawie opinii dla inwestycji pod tytułem opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicy Aleksandry Boczna. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie trasę oświetleniową linii Pawlowej oraz lokalizację słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym dla inwestycji pod tytułem opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicy Aleksandry Boczna. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Budowa oświetlenia w parku Aleksandry przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie Krakowa. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Chciałbym prosić o lokalizację tej ulicy pod ulicą Aleksandry. Już. Ja już. Można panią Joanku włączyć? Ale chcę pan włączyć. Znaczy to jest Aleksandry Sięgasz. Chodzi o trzy lampy. Już będziemy pokazywać. Może ja na mapie pokażę. Aleksandry. Nie, nie, bo Aleksandry, pan pisze, bo poczta nie funkcjonuje. Proszę bardzo, to jest ten odcinek, nie Podłęska, tylko dokładnie to jest ten odcinek tu nowo powstałej ulicy. To jest ten odcinek nowo, teraz będzie na mapie, nowo powstałej ulicy. Może ja odpowiem. Gdzie jest Aleksandry? Mogę włączyć? Nie. To jest ta ulica. Na tym odcinku. To jest ta ulica na tym odcinku. To jest ulica gminna. Powiem tak, została wybudowana przez... to jest ta ulica, jeszcze raz, jak pan ją pokazał. Ja może powiem tak, ta ulica została wybudowana w roku 2008 lub 2009 przez dewelopera, który wybudował trzy budynki mieszkalne, no małe bloki. Trzy budynki mieszkalne, wydaje się, 46 mieszkań. Jest to duże budynki. I miasto narzuciło mu wybudowanie ulicy. Tak. Miasto narzuciło mu wybudowanie ulicy. Niestety nie umiem powiedzieć, dlaczego ulicy bez oświetlenia. Ulicy bez oświetlenia. Znaczy, tego nie umiem powiedzieć, bo powiem panu tak. Może rzeczywiście oszczędzał, natomiast jeżeli wybudował, patrząc na to, jak realizowane są pozostałe inwestycje, to on dla 46 mieszkań wybudował naprawdę przyzwoitą ulicę z dwóch stron, chodniki. Przypuszczam, że ktoś po prostu błąd popełnił w urzędzie. Niestety nie jesteśmy w stanie w tym momencie, kto wydawał warunki mu, że nie uzgodnił warunków trzech lamp. On na swoim rzeczywiście zrobił te lampy na swoim, ma takie lampy ogrodowe na tym swoim terenie. Na tym Sięgaczu nie ma lamp. Tam wielu mieszkańców teraz ulicy Podłęskiej dla równowodzi, bo jest skrót, jak i do tych nowych budynków. Ta sprawa już chyba od dwóch lat. Chodzi o trzy lampy, o ile nie pamięć nie mieć na tym odcinku. Wielu trzy lampy. Jedna ma być na rogu Aleksandry, to można powiedzieć, że bez Aleksandry dwie mają być dalej. Czy ktoś chciał zauważyć? Ta ulica jest zarzuci miasto, tak? Tak, ulica jest blisko gminną, tak. Zostałem... Dom się odbija na to? No pewnie to musiał... Nie, my środki przeznaczyliśmy na oświetlenie. Mówię, projekt został już wykonany tego roku, bo oświetlany w zadaniach do projektu tego roku. Opiniłem tylko pozytywnie ten projekt, który przyjmuje postawienie tam. De facto z dubla, bo ta pierwsza jest ulica Aleksandra, jakby byli. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bardzo czego podaję to głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto jest, kto się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że Rada przyjęła punkt